Chodź, Laluna, Laluna! Chodź, Laluna, chodź. Chodź. Już cię poznają. No jak? Cześć. Ciotam, ciotam. Siedziały tam na górze. Przyszedł Rado, strudzony po całej drodze. Dzisiaj było dużo spraw do załatwienia i w ogóle. Przyszliśmy, Alinka, co odpocząć chyba, co? A ty tutaj się... najmniej mnie nie wkurwi. Tu się najlepiej czujesz, nie? No najlepiej, cisza, spokój, koniki chodzą. La luna lata, luna lala. No tak. Cisza, spokój, bez telefonu, elegancko. Co patrzysz, głodna? Zaraz będzie szła do stajni, będzie wszystko ok. Tutaj odpoczywamy, tutaj jest moc i siła. Zadaszenie w końcu jest. Jeszcze ile roboty, tych desek leży. Trzeba tutaj obić, zrobić ten żłób taki tutaj. No jest tutaj jeszcze roboty, ale to wszystko krok po kroczku i dojdziemy do celu. Do celu. Ala się śmieje, bo wie, zna to przysłowie, to znaczy ja tak mówię, bo jak mówiłem do swojego wuja, nie dygaj wuja na robocie, krok po kroczku i będziesz w kroczku. Się cieszył, nie? Cieszył się, bardzo serdecznie pozdrawiamy Holandię, trzymajcie się tam, słuchajcie, zapraszamy również do Szkocji, drzwi otwarte. Rado Farmer. Tego mi brakowało, tego mi brakuje z dzieciństwa jeszcze. Pozdrawiam Szymonowo, a przede wszystkim Plenkity. Stadnina koni w Plenkitach, gdzie tam się wszystko zaczęło. Tam się przygoda z końmi zaczęła, jeździectwo się zaczęło i szkoła się zaczęła. I idzie, no chodź, chodź, młody konik. Ja wam powiem szczerze, że nie zmuszam koni do tego, aby do mnie podeszły, one same już podchodzą. Dlatego ubrałem znowu te spodnie, bo czuć, że byłem tu już. One się nie płoszą, one były tam, co zrobiła, pierdła. To ty, Ala. No chyba ty jesteś niepoważny. To nie... choćby nawet to co? Nie. Trzeba puścić bąka, niech się pobłąka. To nie ja, mi się wszystko. Co, Laluna, Laluna, gdzie idzieś? Lalunka. Coś tam wypatrzyła. Oj, kochanek, się witają. Witają się, to moje. Widać, że często tu przychodzisz, no. Ja to bym zaraz jeździł, tutaj tego nie ma siodła. No najlepiej, i co jeszcze? Piękne konie, słuchajcie. Mają tyle przestrzeni, no wszystko tutaj trzeba trochę poprawiać, dlatego są przywiezione te deski, poobijać. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Póki co nagrywamy to, co możemy. Jeszcze trzeba ustalić, czy można współpracować z tymi końmi tak już na 100% na legalu. Ale myślę, że dzisiaj po drobnych tu jeszcze naprawach i obejściu tego pastwiska dojdziemy do konsensusu i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale teren niesamowity. Tam jest też rozwalone, tam daliśmy drut kolczasty, bo przechodziły tam na drugą stronę. Ta młodsza przeskakiwała przez ten żywopłot, tam kaleczyła się. No trzeba to wszystko pozabezpieczać, no. Póki co dajemy radę. Powiem wam szczerze, że chciałem kupić takie koce dla nich. No ale niestety to są drogie rzeczy. Póki co działamy z tego, co możemy. No, tak jak Dominik, który nas wspiera i osoby, które nas wspierają. Ja myślę, że Jacek, którego pozdrawiam, też miłośnik i zamiłowania do koni, też coś tam dorzuci, jakieś parę centów. Mówię o Jacku Kurzątkowskim oczywiście z kanału JTO.
No choćby nawet na paczkę gwoździ. No powiem wam szczerze, ja nie żądam o to, aby ludzie wpłacali czy coś tam. Absolutnie nie, ale każda pomoc się przyda. Nie mi pomagacie, tylko tym wspaniałym zwierzętom, które też zostały uratowane i potrzebują tej miłości do, od miłości od człowieka. I widzicie, jeżeli bym był kawał i resztę dziada, to bym tu nie przychodził, nie zawracał sobie głowy. A ty to robisz bezinteresownie. Ja robię to bezinteresownie, naprawdę. Czekaj, jak to się nazywa w Polsce? Wolontariat. Wolontariat, jesteś wolontariuszem. Sam zakupiłem przy wyjściu, pokażę wam, tam leżą uzdy, orczyki. Wydaliśmy na to bodajże, ja nie wiem, tam jedna to była kupowana tam, o patrzcie, widzicie, no i wlazła, tam się zaplątała. Mówiłem, że to trzeba robić natychmiast, ale nie ma kiedy. No gdzie tam leździesz? O, widzicie? O. Nie, poradziła sobie. Poradziłaś sobie? No trzeba to wszystko uzupełnić, dlatego też tachety są. Gwoździe, coś tam się zrobi, coś ten. Jak ktoś może pomóc, zapraszam, czy tam mailem pisać, czy coś. Będziemy bardzo wdzięczni, a dzięki wam, że wy nawet oglądacie. Te koniki, wspaniałe koniki, będą miały lepiej. Jak, Ala, się tu czujesz? Dobrze. Ty się boisz koni, nie? Nie to, że się boję, tylko nie ufam. Nie ufasz? Nie. Koń to wyczuwa. Koń wyczuwa strach, poważnie. Ja mam bardzo dużą wiedzę na temat koni i w ogóle, ale koń to wyczuwa. Ja widziałem najokrutniejsze metody uśmiercenia konia. Wy nawet sobie nie wyobrażacie w niektórych krajach, co potrafią zrobić, żeby koń sobie sam odebrał życie. Jeżeli ktoś... Co? Oczywiście, nie wiesz, Ala? Nie. Nie, może ci nawet nie mówiłem tego, ale... Wiem najokrutniejsze, co może być, żeby koń się sam zabił, i są to metody takie, gdzie człowiek przykłada tylko rękę do tego, a koń sam się zabija. Nie? Ojej. I to jest tragiczne, to jest żałosne, to mnie wkurwia, bo taki koń nikomu krzywdy nie robi, chodzi sobie tutaj tego, a jak ktoś wpierdala koninę, to życzę mu smacznego, żeby się czasem nie ten... Dokładnie. Nie no, bo to jest tragedia. Wspaniałe zwierzę, które daje tyle radości. Można pojeździć, relaksując się gdzieś przejazdami. To jest coś pięknego. Chodźmy, zobaczymy z drugiej strony, czy mają szamę. Kurwa, gorąco. Zdejmę to na razie. Nie wiadomo, jak się było ubrać. Na biwak jechaliśmy, było dobrze, jak walnęła pompa, to jakby z góry, nie wiem, beczkowóz się tam w bramach Świętego Piotra rozwalił, ulewa. Dzisiaj wyjeżdżaliśmy załatwiać sprawę, Ala, do stomatologa. Ze stomatologa tu ulewa jak nic, teraz zobaczcie. Cieplutko. Ala, nie wejdź w gówno. Dobrze. A jak wejdziesz, to na szczęście. No niech będzie. Niech będzie. Coś taka smutna. O, i wychodzi mi zaraz, dzień dobry. Nie no, tutaj też trzeba to wszystko zrobić. No nie ma tego jeszcze. Te playwoody tak poprzykręcane, bo poprzykręcane. Trzeba uprzątnąć te żelastwa. Jest roboty mnóstwo, słuchajcie. Ale zrobimy, dlatego robimy ten odcinek, żeby, kochani, czym więcej nas, tym lepiej, a będą miały lepiej nawet i te koniki. Ja tutaj odpoczywam. Bez telefonu mogę wyjąć wszystko z kieszeni. Słuchajcie, nie mam telefonu, który uległ... Broken. Ta awaria no, trochę potrwa, bo telefony, które miałem, a miałem ich aż jeden, bez tego, co się teraz rozwalił, służył on, no po prostu zużywa się. Messenger, WhatsApp, Facebook, konsultacja z Jackiem, konsultacja z Watson, pisanie, wysyłanie, cały czas już później pod ładowarką, więc to wszystko będzie. Już niedługo wracam do życia z telefonem, więc będziecie mieli tego trochę więcej. Ja tutaj będę naprawdę wiele czasu spędzał w momencie, kiedy Alinka będzie jechała do pracy, ja będę wracał z pracy, bo
Alinka pracuje na popołudnia, a ja pracuję do południa. I po południu, jak mam siedzieć sam w domu i żeby mnie głupawka łapała i tam leciał z tematami, z ludźmi i w ogóle... To wolisz to... przychodzić odpoczywać tu, nie? Tutaj, zobacz, elegancko, pięknie, cacy. Jeszcze nie wiem, czy konia klęka ci nauczy. A wiadomo. No to idź sobie odpoczywaj. Kochani, dziękuję, że jesteście. Łapki wy tak, ja tak. Subskrybujcie. Czym więcej nas, tym lepiej. Cześć.